Relacje z dzisiejszego spotkania przeprowadzą dla Państwa Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj Borussia Dortmund gra przeciwko AS Monaco. Do najbardziej zaciętych meczów rozgrywanych przez Borussię Dortmund należą na pewno wszystkie spotkania, w których mierzy się ona ze swoim odwiecznym rywalem z zamiedzy, czyli Schalke Gelsenkirchen. Mecze między tymi klubami zwane są Revier Derby, co wywodzi się od Revier, czyli określenia oznaczającego zagłębie rury. Gospodarze zagrają dzisiaj w takim oto ustawieniu. Wyjdą na boisko w ofensywnym ustawieniu 3-4-3 z wysoko operującym środkowym napastnikiem i pomocnikiem ofensywnym. A obrońcy są tutaj pierwszymi rozgrywającymi. To oni wprowadzają piłkę na połowę przeciwnika. W akcjach biorą udział wszyscy zawodnicy ofensywni, próbując krótkimi podaniami zbliżyć się do bramki, uruchomić środkowego napastnika. A oto dzisiejsze ustawienie drużyny AS Monaco. Trener stawia na ustawienie 4-4-2 w jego klasycznym wariancie. Czyli szeroko z tyłu i w środku pola, a z przodu dwóch napastników odpowiedzialnych za wykańczanie akcji. Będą zapewne dostawać sporo piłek ze skrzydeł od podchodzących do linii końcowej bocznych pomocników. Julian Weigl. Blisko pole karne, może strzelać. Świetnie, prostopadle. Kiepskie dośrodkowanie. Piłkę przejmują przeciwnicy. Bernardo Silva. Glik. Falcao. Papastopoulos, Castro, Erik Durm, Castro, Aubameyang, Castro. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Dobra wymiana podań. Świetnie rzucił prostopadle. No błąd, strata. Robi się niebezpiecznie. Oddaje strzał. I za chwilę rozpoczną od rzutu rożnego. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym. Ach, prawie doszła ta piłka, świetna interwencja. Przechwyt, ale nie opanował. Royce. Erik Durm. Dembele. Mark Bartra. Julian Weigl. Blisko już do bramki. Prawie, ale nie opanował piłki. Bernardo Silva. Próbują teraz skrzydłem. Kiepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Marco Reus. No, już blisko pole karne. Marco Reus. I będziemy mieli rzut rożny. Mark Bartra. Dobrze, do przodu. Za chwilę wznowienie
przy linii bocznej rzutem z autu. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Nieporozumienie i strata piłki. Jest reakcja sędziego i popatrzmy. Arbiter sięga i wyjmuje żółtą kartkę. Blisko pole karne. Mark Bartra. Zdecydowane wybicie obrońcy, no i koledzy z drużyny oraz bramkarz są mu wdzięczni. Erik Durm. Mark Bartra. Roger. No, może być groźnie. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Czy będą prowadzili? Rzut rożny. Marco Reus. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Dobra pozycja do oddania strzału. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Interesująco zapowiada... Germain! Ależ znakomicie obronił. Sędzia pokazuje rzut rożny. Dobra okazja. Bramkarz pewnie łapie piłkę. Julian Weigl. Durm. Reus. Dobre, wysokie podanie do Aubameyanga. Nie doczekaliśmy się bramek w tej pierwszej części spotkania. Zespoły schodzą do szatni przy wyniku remisowym. Nikomu nie udało się wypracować zaliczki przed przerwą. Przed nami druga połowa tego meczu. Garcia. Germain. Blisko pole karne, może strzelać. Uwaga, może być groźnie. To podanie przejęte przez obronę. Jest w polu karnym przeciwnika. Guerreiro. Przechwyt, ale nie opanował. Castro. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Prostopadłe podanie. No i mamy dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Znakomicie zagrywa. Ten strzał może im dać prowadzenie. Gra zostanie wznowiona w rzut rożnego. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuje. Już blisko pola karnego. 15 minut drugiej połowy już za nami. No, nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. João Moutinho. Świetne, prostopadłe podanie. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem, bezbłędnym.
Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Przejęli piłkę, popatrzmy. Blisko pole karne. Szansa na oddanie strzału. Gol! Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. Spodziewałem się wyrównanego spotkania i niewielu sytuacji strzeleckich. Tymczasem naprawdę dokręcili rywalom śrubę. Rzeczywiście wypracowali sobie masę okazji, co powinno być widoczne w statystykach oddanych strzałów. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. I będziemy mieli rzut z autu. Gwizdek sędziego. Ciekawe, jaka będzie decyzja. Podwójna zmiana. Rezerwowi wchodzą do gry. João Moutinho! Nie ma gola z tego strzału. Nadal tracą do przeciwnika jedną bramkę. Do końca meczu pozostaje jeszcze 20 minut. Piłkę przejmują rywale. No, szykują się roszady w składzie. Trener chyba uznał, że pora na zmiany. Rezerwowi na pewno będą chcieli się wykazać. Obrońca blokuje tę centrę. Robi się niebezpiecznie. Spójrzmy do środkowania. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Podanie po skrzydle. Ma możliwość odegrania. Götze! No, może być groźnie. Centra w pole karne. Będzie niebezpieczny. Julian Weigl. Piłka wędruje jak po sznurku. Oddaje strzał. Gol! Jest piłka w siatce! Brawo! Zdobywają kolejną bramkę. Ich przewaga nad rywalami rośnie. Taką stratę trudniej już będzie przeciwnikowi odrobić. Oglądając powtórkę, można powiedzieć, że znakomicie wyczuł to i bezpłędnie wykorzystał. Tak, przeczuł niefortunną interwencję bramkarza i odpowiednio zareagował. No, 2-0. Ofensywna gra po płacu. Mendy. João Moutinho. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Wspaniale przechwycił. Garcia. No, z tego miejsca można strzelać. João Moutinho. Girard. Germain! Niebezpieczny strzał, wychwycony przez bramkarza. Dwa do zera, koniec spotkania, przekonywujące zwycięstwo. No, choć to tylko spotkanie towarzyskie, to jednak wygrana zawsze cieszy. Tak, teraz trzeba to powtórzyć w meczach o Puchar.